Cieszymy się bardzo z tego, że wygraliśmy dzisiaj i zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Ale brawa tak naprawdę dla całej drużyny, bo dzisiaj każdy, kto wchodził na boisko, pokazywał się z jak najlepszej strony. My się cieszymy, myślę, że kibice i wszyscy tutaj w Kędzierzynie na pewno też się cieszą. Wróciliśmy po roku przerwy na tron. Nie jest tylko świętować i się bawić. Myślę, że każda drużyna w sumie w tych playoffach pokazała wolę zwycięstwa. Naprawdę bardzo, bardzo dobrą siatkówkę na jak najwyższym poziomie. Myślę, że my w zawierciu już byliśmy pod ścianą tak naprawdę. Myślę, że to był taki przełomowy moment tych playoffów. Wyszliśmy z tego i myślę, że byliśmy po prostu silniejsi na te finały. Dzisiaj się okazało, że jesteśmy naprawdę zgraną, dużą rodziną, tak można tak powiedzieć. I cieszymy się dzisiaj. Myślę, że ta drużyna była tak budowana, żeby w każdym momencie, kto wejdzie na boisko, dawał z siebie 100%. I tu brawa dla zarządu, brawa dla trenerów, którzy zbudowali tą drużynę na ten sezon. To wypaliło. Brawa dla całej drużyny, brawa dla całego sztabu, brawa dla wszystkich, którzy są tutaj w Zaksie. Cieszymy się i jadymy durch. Ja hopie. Hopie. Mamy to! Jak to jest po śląsku? Mamy to, synku! Mamy to! Na pewno zawsze po sukcesie jest żal. No, ale już jest za późno. Kariera jest długa moja, myślę, że bez żadnych tam przykrych spraw. Nigdy nie wiadomo, co pokaże czas. Jest szansa na jakiś powrót, ale to już jest dalsza przyszłość. Nie wnikam do tego, co będzie, to będzie.